stoisko firmy Stevens, jest z nami Mikołaj, który opowie nam o firmie i o bardzo, no jakby nie było, wyjątkowym rowerze na tych targach. Tak, dzień dobry, jestem Mikołaj, jestem przedstawicielem marki Stevens w Polsce. Parę słów wstępu o Stevensie. Jest to firma niemiecka, która zajmuje się produkcją rowerów od 1991 roku. Swoją siedzibę ma w bardzo ładnym mieście Hamburgu. Tam też składają zdecydowaną większość swoich rowerów, chociaż część też takich tańszych rowerów składają u nas w Polsce. Stevens na polskim rynku jest obecny z przerwami od wielu lat. Przez ostatnie 2 lata nie było importera. W tej chwili jest to poznańska firma Ski System i będziemy się starali dotrzeć do jak największej ilości miast właśnie z rowerami Stevens. Marka jest znana chyba najbardziej z rowerów trekkingowych, z bardzo wyszukanych rowerów właśnie miejskich i trekkingowych, aczkolwiek ma pełną gamę rowerów. Takim przykładem... No właśnie, chciałem do tego nawiązać, o tych rowerach trekkingowych, nawet podróżniczych, tak? Model Pinion, dobrze mówię? To jest model P18, P wod właśnie naszej skrzyni biegów marki Pinion, a 18, bo ta skrzynia biegów ma właśnie 18 biegów zamkniętych w tej tutaj puszce. Na czym polega tak jakby no innowacyjność tego systemu? Przede wszystkim chodzi o to, że ten system jest bezobsługowy. Coś podobnego jak na przykład Shimano Nexus, ale jest to po pierwsze mamy 18 biegów, między którymi rozpiętość wynosi 636%, tak? Między najmniejszym a największym, więc naprawdę mamy i do podjeżdżania, i do zjazdów szybkich będziemy mieć napęd. Co do tego, testowano ten system, przejechano nim w teorii, tak? W laboratorium z obciążeniem 600 tysięcy kilometrów i ten napęd dalej funkcjonował bez jakichś większych szkód. Oprócz tego napędu mamy tutaj pasek napędowy wykonany z domieszką karbonu, żeby był jak najbardziej właśnie solidny. Sam pasek wytrzymuje około 10 tysięcy kilometrów bez potrzeby wymiany czy jakiejkolwiek obsługi. Tego nie trzeba w ogóle smarować, jedynie przy jakiejś gorszej pogodzie wystarczy to przeczyścić. Tutaj też jest ten pasek tak skonstruowany, że mamy śliską powierzchnię, dzięki której brud nie przyczepia się właśnie do tego paska. Rower, jak widać, jest dosyć drogi, ale no sama skrzynia biegów kosztuje około 2000 euro, a poza tym cały rower jest no, zrobiony, że tak powiem, w sposób premium. Mamy do czynienia tutaj z anodowaną ramą, potrójnie cieniowaną z aluminium 7000. Bardzo dobry osprzęt turystyczny. Nawet takie szczegóły jak lampka Supernova, która sama ta lampka kosztuje kilkaset złotych. Czyli rower typowo dla turysty, który jeździ po świecie. Tak, to jest rower, który rzeczywiście nada się dla takich osób, które no, jeżdżą w długie trasy, które wyjeżdżają na przykład na wakacje, nie lecą do ciepłych krajów, żeby leżeć na plaży do góry brzuchem, tylko takich, którzy na przykład wyjeżdżają w Alpy i przez cały tydzień jeżdżą, pokonują setki kilometrów, czy nawet do tysiąca i nie muszą się martwić o to, że ten ich rower gdzieś ich zawiedzie po drodze. No dobrze, co poza rowerami turystycznymi? Tak jak mówiłem, Stevens ma no, bardzo szeroką gamę rowerów, począwszy od rowerów crossowych, przez trekkingowe, miejskie, aż po rowery górskie, zarówno hardtaile, jak i fulle, czy rowery szosowe. Jeśli chodzi o MTB-ki właśnie, to nowością na ten sezon jest na przykład nowy model All Mountain. Nazywa się Waka, o skoku 140 mm. Całkiem fajnie wyceniony rower, bo cena przy rowerze na Deore XT zaczyna się od 9999, amortyzator Fox 34, więc myślę, że fajny rower. Co jeszcze ciekawego, w Stevensie mamy dobrze wycenione kolażówki, rowery szosowe, tyle że startujemy od Shimano Tiagra, nie mamy nic poniżej. Shimano Tiagra z widelcem karbonowym
kosztuje 3999 zł na półce. I co jeszcze warte zauważenia, jeśli mówimy o Tiagrze, to jest kompletne wyposażenie, czyli zarówno przód, jak i tył, plus też hamulce. Tak, na koniec co jeszcze mogę powiedzieć, jeśli ktoś nie znajdzie roweru szosowego dla siebie w naszej kolekcji, to ma możliwość skorzystania z programu Custom, czyli wchodzi na stronę internetową, wybiera ramę w różnych kolorach i na tej podstawie konstruuje swój własny rower. 10 kroków, począwszy właśnie od ramy, przez napęd, po całą resztę wykończenia i może zbudować wymarzony rower dla siebie. Nawet taki, który będzie ważył jedyne 4,9 kg. Ten model jest model pokazowy, nazywa się Comet SL na właśnie ramie o wadze 795 g przy rozmiarze 56 cm. To już jest wynik. Dziękuję bardzo za prezentację. Dziękuję również.